Panie Wojciechu, jest pan pomysłodawcą, twórcą wyjątkowego programu Ekran. Proszę powiedzieć, jak się narodziła w ogóle, zrodził się pomysł, żeby stworzyć coś takiego? W pewnym momencie w Szwajcarii, po iluś tam warsztatach, które prowadziłem dla reżyserów, dla młodych profesjonalistów, zaproponowano mi, postawiono mi pewne zadanie. Powiedziano, słuchaj, spróbuj napisać projekt programu, który uważasz, że najbardziej byłby pomocny dla młodych twórców filmowych. Ja spędziłem kilka miesięcy na tym, żeby taki projekt przygotować im. I co z niego wynikało? Wynikało po pierwsze, że nie powinien to być jeden warsztat parodniowy, gdzie z uczestnikami coś obrabiamy, scenariusz, czy też kręcimy jakieś sceny, a potem ja jako lider wyjeżdżam i mówię, życzę wam wszystkiego najlepszego i oni zostają sami. Że niezbędna jest kontynuacja. Czyli zaprojektowałem 3 sesje co pewien czas, co mniej więcej z miesięczną przerwą i w międzyczasie oni pracowali nad scenariuszami. I w momencie, kiedy otwieraliśmy z Andrzejem Wajdą szkołę w Warszawie, powróciłem do tego pomysłu, ponieważ od początku chcieliśmy, żeby szkoła miała charakter międzynarodowy. Program Ekran jest bardzo nietypowym programem na tle wszystkich innych, które mamy w Polsce, bądź też za granicą, bo koncentruje się przede wszystkim na osobie reżysera. Jesteśmy jedynym programem, co jest zadziwiające, jedynym praktycznie programem europejskim, który koncentruje się na reżyserach, który, w trakcie którego można rozwijać scenariusz, jednocześnie kręcąc fragmenty, poszczególne sceny z tego scenariusza, żeby znaleźć coś, co ja nazywam właściwym tonem. Bo często jest tak, że jest pisany scenariusz i ma to być komedia. I w momencie, kiedy czytamy to na papierze, brzmi to śmiesznie i wydaje się, że to będzie zabawne i inteligentne. Natomiast kiedy jest zrealizowane i oglądamy na scenie, widzimy, że przestało to być śmieszne. Trzeba się zastanowić, dlaczego, jak dojść do pierwotnej myśli, że chcemy, żeby to było fascynujące, interesujące dla widza również. Jest to program o charakterze bardzo międzynarodowym, dlatego że zarówno uczestnicy, którzy składają aplikacje, są to bardzo często zagraniczni młodzi filmowcy, ale dotyczy to również kadry, która prowadzi zajęcia. Proszę coś więcej na ten temat powiedzieć. Z kim mogą się spotkać młodzi filmowcy, którzy złożą swoje aplikacje na tegoroczną edycję programu? Mamy paru świetnych wykładowców, bardzo znanych, i to na przykład jest Andrzej Wajda, który zawsze uczestniczy w tych zajęciach. Volker Schlendorf, który jest, mogę powiedzieć, przyjacielem tego programu. My go nazywamy, jak i również Andrzeja, Godfatherem tego projektu. Również Sokurow, bardzo interesująca postać. My nie chcemy być mentorami, my nie chcemy być nauczycielami, którzy mówią, masz zrobić to w ten albo w inny sposób. Chcemy, żeby takie dawać mu uwagi, żeby uczestnik programu sam zrozumiał, że to jest, że on tego potrzebuje. Jednym słowem, hierarchia oczywiście istnieje, bo trudno rozmawiać z młodemu filmowcowi, z Andrzejem Wajdą, nie czując respektu do jego dokonań i do jego umiejętności i wiedzy. Ale nie robimy tego nic nakazowo. Program składa się z kilku etapów. Nie jest to tylko i wyłącznie praca nad scenariuszem filmowym. Pracujemy nad scenariuszem, bo to jest warunek, że każdy aplikant musi zgłosić projekt filmu, który chce naprawdę zrealizować, którym już potencjalnie przynajmniej powinien być zainteresowany jakiś producent. Jeżeli sam nie pisze tego, pisze ze scenarzystą, może swojego scenarzystę przyprowadzić na ten program. I pracujemy nad scenariuszem
jednocześnie myśląc, jakie szanse ma ten film realizacji, produkcji, do kogo jest adresowany, do jakiego typu widza. I zapraszamy wtedy europejskich specjalistów najwyższej klasy, producentów, ludzi, którzy zajmują się dystrybucją na skalę europejską czy też światową. Wyszukujemy takich ludzi, którzy potrafią z nimi naprawdę dobrze rozmawiać. I jeżeli jest, na przykład my sugerujemy coś, mówimy, że zakończenie jest niedobre, trzeba jednak je zmienić. Obowiązkiem uczestnika takiego programu jest wysłuchać i dyskutować na ten temat, ale decyzję ostateczną podejmuje on. Nie ma nic gorszego niż zabranie prawa autorstwa, czy też ojcostwa autorowi, zabrania takiego prawa dotyczącego jego projektu. To musi być jego film i on musi być o tym przekonany. Najlepiej przekonać się jest w praktyce. Dlatego dwie sceny w trakcie z tego scenariusza, który jest opracowywany, oni mają możliwość realizacji w ramach tego programu. W wypadku kręcenia już scen, oni dobierają sobie operatora, my dajemy im profesjonalne warunki do nakręcenia tego. Jest scenograf, jest casting director, oni storyboard robią. Potem montują, potem dyskutujemy, mówimy jak blisko, zastanawiamy się jak blisko pierwotnego pomysłu scena jest zrealizowana, co trzeba zmienić. Na następnej sesji kręcą inną scenę. To muszą być ważne sceny, tak zwane kluczowe sceny, które określają właśnie ton. Udział w programie jest bezpłatny. Proszę powiedzieć, w jaki sposób udaje się Państwu co roku znaleźć pieniądze na realizację ekranu? Uczestnik nic nie płaci. Pełne koszty są pokrywane ze strony. Połowa pieniędzy przychodzi z Unii Europejskiej, a połowa pieniędzy jest... To są pieniądze, które nasi partnerzy i instytucje, które nas wspomagają, fundują. I tutaj mamy bardzo taka nobliwa i świetnie funkcjonująca od 20 paru lat instytucja szwajcarska, Focal, fundacja, Nordmedia niemieckie, Instytut Filmowy Austriacki w tym roku będzie naszym partnerem. Polską stronę wspiera fantastycznie od samego początku Polski Instytut Sztuki Filmowej, a w tym roku po raz pierwszy również Fundacja Agora. Podczas 7 poprzednich edycji programu zostało zrealizowanych 71 projektów. Proszę powiedzieć, jaki jest ich dalszy los? Na przykład nagrody na festiwalu w Szwajcarii, w Locarno. W zeszłym roku najlepszy film szwajcarski, oni to nazywają Oscar szwajcarski, to film zrealizowany na podstawie i rozwijany w trakcie ekranu. Złota pierwsza nagroda na festiwalu w Amsterdamie. Również film, który u nas był, duński film, który był rozwijany. W ubiegłym roku na festiwalu filmów fabularnych w Gdyni na 12 filmów, które były wyselekcjonowane do głównego konkursu. Cztery z nich to były filmy, które były opracowywane, rozwijane przez młodych reżyserów na naszym kursie. Proszę powiedzieć, jakie projekty mogą liczyć na to, że przejdą selekcję i dostaną się właśnie do programu Ekran? I naszym celem jest wspomaganie kina albo autorskiego, jeżeli takie pojęcie jeszcze ma sens, albo kina, które ma swoje ambicje. Jakie kino ma szanse? Autentyczne. Nie określamy gatunku, nie mówimy, że to ma być z jednej ręki. To muszą być, oczekujemy, że to będą ludzie, którzy naprawdę wierzą, że to, co
proponują, to jest ich kino, to nie jest kino zapożyczone, to nie jest kino, bo jest modne akurat takie, to jest ich kino, które oni chcieliby taką formę uprawiać. Ale to może być film psychologiczny, to może być film historyczny. Było Das, które Adriana Panka, który jest filmem historycznym i był rozwijany dwa lata temu na naszym programie. A z drugiej strony Grega Zglińskiego czy Bartka Konopki, filmy współczesne, czy Kij Leszka Dawida. Do kogo jest dokładnie skierowany program Ekran? To nie jest przypadek, że Ekran jest jedynym europejskim programem, który skoncentrowany jest na reżyserach. To wydaje się absurdalne. A jest kilkadziesiąt, jeżeli nie kilkaset programów skierowanych do producentów i do scenarzystów. Reżyser jest bardzo samotną osobą. Jeżeli chce znaleźć partnerów do rozmowy, poważnej rozmowy, których może znaleźć nie tylko wśród tutorów, nauczycieli, którzy wykładają tutaj, którzy uczą, ale również wśród kolegów z innych krajów, to jest właściwe miejsce. My chcemy, żeby uczestnikami tego programu również byli producenci, młodzi producenci, którzy pracują nad tym tekstem i mają, dostarczamy im wykładowców, praktyków europejskich, którzy mówią, jak zdobywać pieniądze, gdzie jest szansa na taki film, jak z dystrybucją postępować, na jakim etapie. Jednym słowem, to jest kompleksowo przygotowywany film. Ja myślę, że to jest po prostu nowoczesny, czy też powiedzmy współczesny sposób przygotowywania filmu do realizacji.